Witam moi drodzy, z tej strony Tomasz. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony strefie 51. Natomiast nim przejdziemy do filmiku, który na ten temat nagrałem, chciałem bardzo szybko wam powiedzieć, co to jest w ogóle strefa 51. A więc strefa 51, przez wielu innych nazywana także kraina marzeń, kraina snów, bądź po prostu Groom Lake, jest to komórka, czy jakby jednostka w tajnej bazie wojskowej amerykańskiej, zbudowaną w 1951 roku, która znajduje się w zachodniej części hrabstwa Lincoln na południu w stanie Nevada. I podlega to pod siły powietrzne Nellis. Jak już wspomniałem, baza powstała w 1951 roku na zlecenie Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli CIA. Właściwie do roku 2001 rząd USA podtrzymywał, że strefa 51 nie istnieje. W oświadczeniu ze stycznia 2001 roku prezydent George Bush wspomniał o terenach operacyjnych położonych przy jeziorze Groom, co można uznać za pierwsze przyznanie się rządu USA, że takowa baza istnieje. W sierpniu 2013 roku, a więc tak niedawno, CIA oficjalnie potwierdziło istnienie bazy. Sama baza znajduje się około 2,5 godziny drogi jazdy od Las Vegas na pustyni. I w tej bazie prowadzono wiele projektów tajnej broni oraz tajnych samolotów. Między innymi pracowano tam nad takimi samolotami jak samolot szpiegowski U-2, samolot F-117 oraz Blackbird. To, co jest oficjalnie znane, są także informacje, że pracowali na pewno, czy nadal pracują, nie wiadomo, nad samolotem hipersonicznym Aurora, który rzekomo osiąga kilkakrotnie prędkość dźwięku. Oprócz tego, co niektórzy ludzie twierdzą, że odbywają się tam badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym, kontroli pogody, czy podróże w czasie. Najbardziej popularną teorią spiskową na temat strefy 51 dotyczy przetrzymywania i badania pozaziemskich form życia pochodzących z obiektu, który rzekomo rozbił się w 1947 roku w pobliżu Roswell w stanie Nowy Meksyk. A więc zapraszam na filmik, na pewno będzie wam się podobało. Zapraszam, dziękuję. Zobaczcie, znowu Jacek. Skąd się znalazł? Jedziemy tym przebim na poszukiwania UFO. Dokładnie, jedziemy na strefę 51 do bazy wojskowej. To jest nasza bryka, którą żeśmy wynajęli, Chevy Malibu. Jesteśmy jeszcze w Las Vegas, przed nami jakieś 2 godziny drogi. A więc UFO, jedziemy. No jesteśmy na drodze 93 North. Przed nami 85 mil prostej drogi, a dookoła sama pustynia, po prostu nie ma nic, zobaczcie. I tak pojedziemy przez najbliższe jakieś 1,5 godziny, cały czas prosto. Witam w kolejnej odsłonie. Jesteśmy już jakieś może niecałą godzinę drogi od bazy wojskowej, a przed nami, znaczy za nami, zobaczcie co jest. Zobaczcie, ufoki porywają nam łódźkę. Milka ucieka. Tutaj Jacek coś tutaj ściemnia. Milkę porywają, a jeszcze trawę muci widać. Tu jakie kamienie nam porozkładali. Zobaczcie co tam jest. Zimno jest strasznie na tej pustyni. Aż mi się ręka część z tą kamerą. Podjadę tam.
stoi nasza bryka, tam Jacek chodzi. Zobaczcie, co tutaj jest. Obcy jadą. Dobra. E.T. Fresh Jerky. Nasz bolid. Straszna pustynia, takowa, nie ma nic. Zatrzymujemy się ponownie. Zobaczcie, jaki znak tutaj jest. Z archiwum X. Ta-ta-ta-ta! Extraterrestrial on a highway. Okej. Okay. Troszkę nalepek na nim jest. No ale zobaczymy, co potem będzie. Jedziemy dalej. No dookoła pustynia, nie ma nic. Latające ufoki wokół nas. No jesteśmy coraz bliżej odkrycia prawdy. Przy strefie 51 przetrzymują ufoków. I mamy znaki, że jednak coś tutaj jest. Jeden ufok tu się czai. Jesteśmy przy Alien Research Center. Badania na... Jesteśmy w jednym z sklepów, który jest po drodze do strefy. Tu jest ściana, gdzie się można wpisać. To jest autentyczny znak. Zobaczcie, to nie jest z plastiku. Autentyczny znak. Droga numer 375. I tutaj prawda wychodzi na jaw. Są wśród nas. Tu można kupić masę różnych koszulek ze strefy 51. Ciekawe rzeczy to mają. Hey babe. Fox model. Where's Scully? There is no Scully. See? She wasn't important. Oh wow, that's really good. You're gonna buy. That one's good. You're gonna buy it so then you can enter the. I like this. The facility. I'm gonna show it to the security. Huh? Okay, idziemy dalej, bo musimy pojechać. O, widzicie tę drogę tam po lewej? Tam tutaj ktoś się kurzy? To właśnie droga Groom Lake Road, która prowadzi do bazy wojskowej i komórki strefy 51. My tam potem pojedziemy, tylko się podejdziemy w inne miejsce na chwilę. Ok, jesteśmy w miejscowości Rachel, bardzo blisko bazy wojskowej. Tu jest taki hotel. Tam właśnie można spać, jak ktoś chce na nocleg przyjechać. Ja tam spałem dwa razy, nie jest tak źle. Warunki są w miarę ok. Zobaczcie, obcy są wszędzie. Obcy atakują cały czas. Jak normalnie obcy przyleciał. Poza takim malutkim hotelem, tutaj można też coś zjeść. Jedzenie do nowej roboty. Wszędzie otwarta przestrzeń, widoki są niesamowite. No, it's not fine. A tutaj zobaczcie, towing. Odtołowało nam UFO.
chyba źle zaparkowali, no. Zobaczcie, dostali odtałowanie. No. Nie myślę, że mogą parkować gdzie chcą. O, tutaj jest ten bar, motel, restauracja. Widzę, że technologia do nich zawitała. O, kamery to nawet już mają. Obkamerowali sobie, to nie było tu kamera wcześniej. No nic, my wchodzimy do środka, zobaczymy czym tam dzielą, oprócz pysk. Hej. Dojeżdżamy pod pierwszą bramę. Pierwszą i ostatnią. Pod słońce się źle filmuje, mam nadzieję, że coś się sfilmuje dla was. Tam jest zakaz fotografowania, ale nie zakaz filmowania. I tą bramą włożą ciężki sprzęt, czyli obcych przewożą w trumnach. Mam nadzieję, że jakieś problemy do nich wpadniemy. Brama do nieba. Ok, let's go. Let's force it. No. Y sabes, es raro porque las cámaras, mueves tu carro, la cámara te mueve, te persigue. Sí. Sí. Está cerrada, está close. Where are they hiding back there? Okay. Llegamos hasta acá. El área está cerrado. Hasta aquí nomás llegamos. The security is really close to us. Samor. Czekaj, pokaż co tam pisze. Wychodzi na zewnątrz? Nie. Ja będę, tylko bez aparatu. Bez aparatu idziesz? Ja bez aparatu będę. Ja. No hay nadie. No hay nadie? Sí, sí, hay alguien. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Adentro deben estar. De repente ahí sale Adrián Valentín. Adrián. ¿Dónde está esa chingadera entonces? Adentro. Oh, no, no, no. Oh. Idziemy w stronę, wow, area 51. Zobaczcie, krowy. Wow. Oh, it's a, maybe they were doing the test. Yeah, alien car. Baby. How can I drive? Oh, shit. You say don't go. You have to go fast. No. Pass them. See, he was looking, go past. Najpierw czerwone, później białe, więc może się zawrócił, jedzie w naszą stronę. Teraz zobaczymy. Muszę wyglądać do baterii. Jesteśmy blisko znaków bazy. Przed chwilą dużo krów na poboczu stało, musieliśmy zwolnić. Słońce już zaszło. A już blisko jesteśmy. Myślę, że my tego nie przejechali, co? To byłoby niedobrze, gdyby się te znaki przejechali. Is your gas low, honey? No, it's less than half, it's fine. We're gonna stay here, right? It's good here. Ask for gas in the military station. We're getting close. On the hill, see na górze? We got the cameras. It's right here. Oh, that's here. That's cameras here.
Where do you see them? Look, look at my camera. These are like a tree. So no, it's a camera, I know, because I saw it before. No, the camera. So it's right here, the entrance is. Yeah. We're freaking close. I feel my heart is bumping. Serce mi bije tak strasznie. Naprawdę? Ja nic tu nie widzę. Po prawej stronie, jak jest ochrona, to po prawej stronie będzie stał na jeepie, żeby go nie było. Security should be on the right. Yeah, maybe that's what we saw the right. Zaraz to będą te znaki. Si? Tam są znaki. A są kamery. Aha. A można chwilę stanąć? Zatrzymamy się, nie? Czy zawrócę i zatrzymamy się. Widzę tę instalację. Ale mi serce bije. No security, that means mucho pictures. Yeah, he see him on the right? Yeah, he's here. Po prawej stronie na... Ahí está la troca de seguridad, arriba. Jest w jeepie. Tam na górze nie widać. To jest ochrona. Fotografii of this area is prohibited. Ja zawrócę i wyjdziemy samochodem. Okej.